Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Battle Royale. Pora wyłonić zwycięzcę tej gry komputerowej, jaki jest Jurassic World Evolution. I sprawa wygląda tak: tu jest jedzenie, ale wszystkie muszą się nadupcać. Jeżeli nie zaczną się nadupcać i któreś będzie przeżyje dinozaur, to na końcu usuwamy jedzenie i czekamy, który padnie szybciej. Zwycięzca musi być tylko i wyłącznie jeden w tym odcinku. Wypuszczam też duże dinozaury, te długoszyjne, dlatego wypuszczam też zmodyfikowane. Niech wszystkie dinozaury, które są, zaczną walczyć na śmierć i życie. Igrzyska. Czas zacząć. Myślałem, słuchajcie, żeby nagrać jeszcze jeden odcinek po tym, czyli Mistrzostwa Świata zmodyfikowanych dinozaurów. Zobaczymy. Na razie wypuszczam wszystkie dinozaury i tak to wygląda. Jest na razie cicho jest, bym powiedział. No i mamy pierwszego detka. W ogóle napiszcie, za kogo trzymacie kciuki. To było dość szybkie. Dedek, to szybki atak. Nawet nie zdążyłem się zorientować. Nie mamy pierwszej bitwy. Zważywszy, że na tamtej poprzedniej wyspie nie wyłoniliśmy, powiedzmy, zwycięzcy, tylko robiliśmy taki Battle Royale, ale troszeczkę inaczej to nazwijmy. Tam był Battle Royale, to są Igrzyska Śmierci. Nazwijmy to tak. No na razie Dilophosaurus zostaje w pierdol. A nie, żartowałem. Tutaj, no tutaj niestety Ankylosaurus nie ma szans. Ja jestem oczywiście za kim? Komu najbardziej kibicuję w sumie? O, no i Dedek. Ceratosaurus to szef. No i tutaj raczej Allosaurus Meta, no z tym małym, no Dedek. Ja najbardziej kibicuję Giganotosaurusowi chyba, tak ze wszystkich dinozaurów. Albo nie, z mięsożernych to najbardziej kibicuję, no w sumie temu co powiedziałem, a z roślinożernych, niech to ma tu szansę, na pewno te duże mają szansę, te takie wiecie, tego rodzaju. Bo nawet nie wiedziałem, że mamy takiego dinozaura tu. Ominęła nas walka. Który padł? No ten padł. No ten Indoraptor to może być naprawdę szef. To może być, kurczę, naprawdę duży szef. Ale nigdy nie wiadomo. To jest, słuchajcie, Battle Royale. Nigdy nie wiadomo, co tu się stanie. No i tutaj raczej nie wróżę przyszłości temu po lewo. Jakbym miał typować tak naprawdę zwycięzcę, to strzelam, że ten wygra wszystkie walki. Jakbym miał naprawdę typowe zwycięzcę, to ten. Chociaż tu się nigdy nie wiadomo, bo w takich Battle Royalach nawet najlepszy potrafi przegrać, więc wystarczy gdzieś za bardzo się bić i padasz. Kiedyś, słuchajcie, wygrałem prawie grę, byłem na drugim miejscu. Thanos mnie pokonał w Fortnite, ale wygrałem grę nic nie robiąc. Ten odcinek gdzieś znajdziecie sobie na kanale Czechu. Jestem w miejscu. Dosłownie puściłem myszkę i tylko jak się zbliżała fala, to tam coś robiłem i szedłem do przodu. To wszystko. I prawie to wygrałem, więc jakby wiecie, tym więcej się strzelasz, tym mniejsze szanse na wygraną tak naprawdę masz. I tym więcej się bijesz, tym też masz mniejsze szanse na wygraną. Więc tutaj faktycznie może być różnie. Dobra, mamy kolejną walkę. No i to jest ciekawe. Ciekawa walka, ale tutaj niestety Indoraptor jest o, totalnym dzikiem, bez szans. Ej, jak to fancy broken? Ej, no kurwa. To niedobrze. Dyskwalifikacja. Wracacie na pole bitwy. Zwycięzca może być tylko jeden. No i o, te też bardzo lubię, bo mają fajne skinki, no niestety. Padły. To tu jeszcze padł. Ten padł. No to mogliśmy się spodziewać dość. Najbardziej mnie zastanawia, czy szef, ty szef? A nie, to Ceratosaurus. Jest szef? Nie, szef żyje. Szef żyje. A mniejszy szef? Indoraptor żyje. No to są faworyci. Mamy jakąś kolejną walkę. No i ten Indoraptor wycięża. Nie wiem, ile zostało dinozaurów, ale zgaduję, że jakoś nieduża. Niestety roślinożerne dinozaury mają tutaj przewalone. No tutaj taktyka na ucieczkę niestety może okazać się dość dobra. No, to nawet nie była walka, to było polowanie, to szybciutka śmierć. Bitwa. To się bije o Indo. Nie, to jest Velociraptor. O, ty, zajebiście. Smok mu nadupcył. A to nie jest smok, ale to. Nie, nazwijmy go Czacha. Chociaż. O, niestety. Ale przynajmniej nie zginął. Może się wychiluje w czasie. Może tyranozaurowi to się podoba i z ziomem je normalnie mięcho? Umiera, czemu? On to niestety umrze. One jakieś mają taką tendencję do niejedzenia i niepicia. Ten się pewnie boi się, więc niestety ten padnie z głodu. O! I mam pierwszego martwego dużego dinozaura, którego nie zauważyłem wcześniej. Tych dużych dinozaurów nie jest tak duży, w sensie cztery są. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że trzeba by było, słuchajcie, prowadzić tutaj lekko zamieszanie, a mianowicie usunąć tutaj mięso. Ponieważ myślę, że to będzie uczciwe, że dinozaury mięsożerne będą po prostu jadły sobie zwłoki, a roślinożerne nadal będą jedzenie miały. Dzięki temu troszeczkę przyspieszymy tempo Battle Royale'a. Tyranozaurus chyba się wkurzył.
Trzeba uspokoić delikwenta. Dobra, mamy wreszcie jakąś walkę. Mojego ulubionego chyba dinozaura, jeśli chodzi o kolor, taki zielonkawy. Mianowicie Giganotosaurus walczy z jakimś bobkiem. Ktoś tam ten bobek bije, ale... No i teraz 100 hubs, nie, to pewnie GG jest. Dobra, Dedek. Giganotosaurus wygrał. Tutaj Indoraptor wygra, to nawet nie mam co patrzeć. No, Tyrannosaurus jaki wkurwiony ciągle bije tylko w tego. Ścianę. No i mamy w sumie drugiego Detka, jeśli chodzi o duże dinozaury. No one za bardzo szans nie mają. Są tu bardziej jako pożywienie dla tego Indominusa Rexa. No i wydaje mi się, że Indominus Rex to raczej rozdupcy wszystko. Szybciutko. Dobra, zmieszamy teren mapy i zobaczymy. O, mam wreszcie walkę. No i Indominus Rex dominuje. No i chyba szykuje nam się tutaj zwycięstwo tego zawodnika. Chyba, że wda się zbyt dużo walk, ale no takim poważnymi dwoma jednego jakby tego chłopa zagrożeniami to jest Tyrannosaurus Rex, który od jakichś 20 minut nie robi nic, tylko wali w ścianę. I może Indoraptor, ale nie wiem, czy one się nie dogadają. Jest tu ktoś jeszcze? Może Allosaurus, może też go skrzywdzić Giganotosaurus, a tak poza tym to jest GG. Jak zabije tych, to jest raczej wygranko Indominusa Rexa. Naprawdę by było świetne, jakby Tyrannosaurus zrobił coś więcej niż jej, tylko uciekał. Cały czas ucinam delikatnie mapę. Po trochu, mapa się zmniejsza. No i Spinosaurus nie żyje, wygrał jakiś Ind. Nie wiem, czy to jest int, to jest skrót od... Pewnie tak. No i nie ucierpiał zbyt mocno. Kolejny przeciwnik wyeliminowany. Czy najmocniejszym dinozaurem okaże się dinozaur tworzony przez człowieka? Pewnie tak. Myślę, że solidne drugie i trzecie miejsce też będziemy dawać. No i Indoraptor, no bez szans. Mistrzowie tutaj dinozaurów są tylko jedni. Może Tyrannosaurus coś zrobi innego niż zacznie tylko na dupce w ścianę. No i jest ciężko. Oj, wybijają się między sobą. Giganotosaurus bije się z Allosaurusem. No i coś nie wróżę w przyszłości. One musiałyby połączyć siły, a one... Niestety te dinozaury jedyne co potrafią to napierdalać w ścianę. A ten se tutaj młodzi wszystko co może se młodzić. Velociraptor martwy. Umarł z głodu. To żeby gra szybciej nam się toczyła, są usuwane delikatnie zwłoki. No i tych dinozaurów nie zostało już wiele. No nie jest wysoko. Jest nawet nie wysoko, bym powiedział. Nisko jest nawet. Niestety, niezmodyfikowane dinozaury jedyne co potrafią to nadupcać ściany cały czas, no. A ty co robisz? Umierasz. Boi się zbyt podejść na środek, by coś zjeść i umiera z głodu. Ma to sens. I mamy kolejnego martwego w naszym zestawieniu. Stegosaurus. Martwy. Nawet nieźle się niektóre... No chociaż nie, co ja pieprzę. Tragicznie się trzymają. Roślinożerne. Wszystkie umierają. Nie, to jest tragedia. Tylko te duże mają jakieś realne szanse. Jest jakaś walka. Jest to walka przegrana na rzecz Giganotosaurusa mojego... No takiego... Lubię tego dinozaura. To śmieszne, że taki mały dinozaurek pokonał tego chłopa. Wiecie w jaką stronę to zmierza i kto wygra ten turniej. Wiemy w jaką stronę to zmierza i kto to wygra. Jeżeli one się zabiją, to już jest na pewno... No, czy mogę... To już nie ma chyba nawet jednego zagrożenia. Tyrannosaurus jedyny co umie to stamtąd uciekać, więc... Znaczy, ucieczka to jest jakaś taktyka, ale... Czy na dłuższą metę ma jakiś sens? Strefa jest zmniejszana cały czas. Stegosaurus martwy, Giganotosaurus martwy, Allosaurus martwy. Reszta umiera. No i może być ciężko. Mamy jakąś bitwę wreszcie, kto się bije. Wreszcie jakaś bitwa, moi drodzy. Czyli dwóch pretendentów do mistrzostwa, czyli Indoraptor i Indominus Rex. Dwóch pretendentów do mistrzostwa. Zwycięzca? O kurze. Indoraptor? Bardzo wyrównana walka, 27-40. O, i mamy powiedzmy taki remis, bym strzelał. To tak teraz po odliczeniu w sumie wszystkich dinozaurów martwych zostałem nam 3. Memenchisaurus, Carmasaurus, aha 4. Indominus Rex, nie no 5. Tyrannosaurus Rex i Carnotosaurus. Więc, a jeszcze ten żyje, ale to raczej nie na długo. Więc sytuacja nam się bardzo tutaj zawęża. Oczywiście cały czas to może nie, ale staram się usuwać te jakby dinozaury, no bo mięsne dinozaury mogą sobie oczywiście zaatakować inne i przez to mieć jedzenie.
Póki gdzieś tam jeszcze jeden, dwa leżą na ziemi, to jest dobrze. No i teraz może być bardzo interesująca bitwa. Chyba najważniejsza bitwa. Indominus Rex z 50 HP kontra Tyrannosaurus ze 100 HP. Czy do tej bitwy dojdzie? Jak najbardziej. Mamy wielki finał przed wielkim finałem. 40 HP na hita. No i sytuacja HP-owo się mniej więcej wyrównuje. Jeżeli Tyrannosaurus padnie, to Indominus Rex wygra to. To jest mocny hit. To jest naprawdę mocny hit. Indominus Rex pada. Indominus Rex pada, czyli nie udaje mu się przetrwać w tym dzikim świecie. Tyrannosaurus Rex, który cały czas, ale absolutnie cały czas, jedyne co robił w tej grze, to uciekał. Udaje mu się zabić Indominusa Rexa, więc chyba gdzieś tam legenda o Tyrannosaurze Rexie zostaje tutaj potwierdzona z nami. I wydaje mi się, że jest teraz... Teraz jest ciężko w sumie, bo one nie za bardzo mogą się teraz zabijać. Sprawa wygląda dość ciężko. One nie mogą się zabijać, więc ostatecznym pojedynkiem... Ostatecznym z ostatecznych pojedynków będzie, moi drodzy, głodówka. Ostatecznym z pojedynków będzie głodówka. Mam też Indoraptora w sumie jeszcze. Indoraptor, ale Indoraptor umiera i jakby... Wydaje mi się, że nie... Że jak on już tak leży, to on już jest martwy, tak czy siak, że on już jakby nie powstanie. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. No i zostało 5 dinozaurów, 2 praktycznie martwe, 6 dinozaurów i zostało 6 dinozaurów, 2 praktycznie martwe. 5? 5 dinozaurów. Nie, 6, dobrze liczę. Czekamy, aż Ceratosaurus... Nie, Carnotosaurus postanowi się wreszcie bić z Tyrannosaurem. Wtedy będziemy mogli zrobić ostateczną bitwę w postaci głodówki. Na razie jedyne co robię, to próbują na taktykę na Tyrannosaura. Atak w barierki głową. Wyangosaurus martwy. Indoraptor martwy. Więc zostało, moi drodzy, nam 3 dinozaury. Jest to meme. Jest to... Dobra, jest to ten chłop. Ten chłop. Ten chłop i ten chłop. Możemy zobaczyć, trochę czasu minęło, jak tam statystyki. Tyrannosaurus na razie nie ma na czerwone, ma na niebieskie. Ten drugi mięsożerny, Carnotosaurus, też na razie się jakoś nawet nieźle trzyma. Te też się nawet, to będzie długi Battle Royale, te też się trzymają i ten się nie trzyma. Ten niestety jest głodny i zaraz będzie powoli umierać z głodu. Raczej znamy kto, raczej wiemy kto mniej więcej będzie na czwartym miejscu. Minęło strasznie dużo czasu, ale wygląda na to, że meme coś tam oddelegowuje się z naszego Battle Royale. No i Dedek. I została nam pierwsza trójka, mianowicie... Ten, co jest? Temu już odpierdala. Stała nam pierwsza trójkę, czyli Camarasaurus z 37 HP, Tyrannosaurus z 31 HP i o dziwo jest tu też taki dinozaur, którego nie widać aktualnie niestety. Oszusta, bo on sobie zjadł! No bo jest mięsożerny. No ma to sens. Jak najszybciej starałem się. Niestety Tyrannosaurus przegapił okazję, takie są dziś... Takie są nasze igrzyska olimpijskie, nasze igrzyska śmierci, nasze Battle Royale. I jakbym miał strzelać, to jest nasze trójkę i wydaje się, że ten dinozaur jest zwycięzcą naszego turnieju. Kompletnie mi się nie spodziewał, że akurat ten dinozaur wygra ze wszystkich możliwych, dobrych, popieprzenie mocnych dinozaurów. Wygrywa ten, bo był najsprytniejszy właściwie. Nie miał największe szczęście, bo na przykład poszedł po mięso, kiedy tyranozaurus spał. 9-3. Moi drodzy, to się dzieje. Tyrannosaurus Rex nie wygrywa tego Battle Royale, chociaż też spodziewałem się, że zupełnie inne osoba wygra ten Battle Royale i Tyrannosaurus Rex. Nie, to nawet nie ma sensu już ściągnąć do końca. Moi drodzy, Tyrannosaurus Rex na miejscu ostatnim z podium, czyli na miejscu trzecim. Camarasaurus na miejscu drugim, roślinożerny. No i zwycięzcą, wielkim zwycięzcą tego Battle Royale, zdecydowanie kompletnie niespodziewanym z mojej strony, jest Carnotosaurus, który zwycięża ten Battle Royale. Musiałem sobie zrobić takie podsumowanie. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś Battle Royale ciekawy, walne w tej gierce. A my widzimy się w kolejnych odcinkach jutro, godzina 16, bo odcinki na tym kanale są codziennie. Ja byłem Czechu i zostawcie łapkę w górę i komentarz, jak wam się podobało. Cześć.